jazz.pl. Roch Siciński, serdecznie witam radiosłuchaczy, telewidzów, internautów, a szczególnie gorąco publiczność zgromadzoną tu na miejscu. Dobry wieczór Państwu. I od razu przyznam, że znacznie bardziej wolałem witać się z Państwem słowami dzień dobry, ale nie będziemy się oszukiwać, szczególnie po zmianie czasu jest już ciemno, ponuro, dziś w dodatku deszczowo i wietrznie, ale my w dwójce mamy na to sposoby, sposoby na jesienną aurę. Oczywiście tym najbardziej sprawdzonym jest jazz w wydaniu koncertowym. Publiczność i telewidzowie już się zorientowali, ale radiosłuchaczom nakreślę sytuację w naszym studiu. Na estradzie już 7 osób. Przy perkusji Paweł Dobrowolski. Z gitarą basową, później z kontrabasem Robert Kubiszyn. Dominik Wania, instrumenty klawiszowe. Henryk Miśkiewicz, klarnet basowy i saksofon altowy. A z sopranem i tenorem Adam Pierończyk. No i sprawca całego tego zamieszania, lider i kompozytor całego materiału, gitarzysta Marek Napiórkowski. Przy tej gwiazdorskiej szóstce siódma osoba wydaje się zbędna, więc będę mówił krótko. All Stars to określenie, które najczęściej pojawia się w kontekście tego sekstetu, czy to w notce prasowej nawet, czy to w recenzjach opisujących muzykę tego zespołu i trudno się z tym nie zgodzić, no bo mamy dziś do czynienia z artystami ogromnie utytułowanymi, artystami, których nazwiska znają chyba wszyscy fani polskiego jazzu. No ale tutaj trochę jak w sporcie, same nazwiska nie grają. To nie jest tak, że można zebrać wyjątkowe indywidualności i zawsze coś z tego wyjdzie. No trzeba do tego stworzyć specjalny repertuar i namówić tych wielu liderów w jednym składzie, aby grali do jednej bramki. Nie rywalizowali, może czasami i odrobinę, ale jednak uzupełniali się i tworzyli to, co nazywa się po prostu zespołem. Ten sekstet udowadniał, że robi tak, potrafi tak robić, czy to koncertowo, czy fonograficznie, bo przecież jedna płyta na koncie tego sekstetu już jest. Dziś dowodów na tę zespołowość dostarczy, mamy nadzieję, jeszcze więcej. Przed Państwem sekstet Marka Napiórkowskiego. Thank you.
Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszymy, że możemy grać dzisiaj dla zgromadzonej tutaj publiczności, a także w eterze, w telewizorze. To skład, który grywa rzadko, bo ciężko znaleźć wspólny termin. To ludzie bardzo wybitni, bardzo zajęci. Przed chwilą Roch Siciński ich przedstawił, więc na razie tego nie będę robił. Powiem tylko tyle, że zagraliśmy jako pierwszy utwór zatytułowany Teatr, a druga kompozycja to Miele e senape, co po włosku znaczy miód i musztarda. Ja teraz się troszeczkę tak poddycham po tym solu ostatnim i powiem, że następny utwór nosi tytuł, właściwie jest impresją na temat bardzo krótkiej frazy napisanej przez Paula McCartneya, a nie, Harrisona akurat w tym przypadku, George'a, ale z tego samego zespołu. Here comes the moon. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dziękujemy bardzo. To była wcześniej kompozycja Vietato Fumare. To był Lunar Calendar, a teraz zagramy utwór zatytułowany Pendrive. Ale zanim to się stanie, to przypomnę, że grali dzisiaj ze mną Dominik Wania, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski, Adam Pierończyk i legenda jazzu polskiego, Henryk Miśkiewicz.
Dominik Wania, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Adam Pierończyk, Paweł Dobrowolski i Marek Nawiórkowski. Dziękujemy bardzo. Ogromne brawa. Sekstet Marka Nawiórkowskiego. Sekstet najeżony gwiazdami, jak mówi sam lider. 100 był energetyczny koncert, ale chyba jeszcze są siły, chociaż na jeden bis. Dominik Wania, Henryk Miśkiewicz, Adam Pierończyk, Marek Nawiórkowski, Paweł Dobrowolski, Robert Kubiszyn wracają.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie i że mogliśmy zagrać w tej wspaniałej, klimatyzowanej sali, a także dla telewidzów i radiosłuchaczy. Dziękujemy bardzo. Serdecznie dziękujemy artystom, dziękujemy Państwu, dziękujemy telewidzom, internautom i radiosłuchaczom oczywiście. Za dźwięk, jak zwykle wspaniały, odpowiadało trio w składzie Leszek Kamiński, Jeremiasz Hędzel i Przemek Nowak. Również duże brawa dla panów. A my niezmiennie polecamy się z cyklem jazz.pl, zarówno z tymi koncertami, które już za nami, one wciąż dostępne, czekają na Państwa na kanale YouTube Radiowej Dwójki, ale także z tymi koncertami, które przed nami. Już w przyszłym tygodniu będziemy mieć przyjemność gościć większą liczbę publiczności, bo przenosimy się wyjątkowo do studia S1, studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, a wystąpi 15-osobowa formacja Young Power. Szczegóły znajdą Państwo na stronie dwójka polskieradio.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia. Roch Siciński.